No hej, zapraszam Was dzisiaj na rekolekcje oazowe Ruchu Światło-Życie. Zobaczymy sobie relacje z tego, jak rekolekcje i wakacje przeżywają młodzi ludzie w młodym, żywym kościele. Zapraszam. Cześć, ja jestem Gosia, pochodzę ze studzionki obok Krzyny i na rekolekcjach jestem po raz trzeci. Cześć, ja jestem Karol. Ja jestem Zosia. To ja jestem Zawodzia z Katowic. A ja jestem z Bogucic. A ja jestem Nikodem. A ja jestem Dominik. Ja jestem z Kobiura. A ja jestem Janet z Śląskich. Hej, nazywam się Martyna, jestem ze Śląskiej z Holendy. A ja nazywam się Natalia i jestem z Tychów. Ja jestem Gosia, mam 15 lat i jestem z parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Generalnie nigdy nie potrafiłam się modlić na ten spotkania, jednak było to dnia 6. Stanęłam przed Panem Jezusem i powiedziałam, no to Ty musisz mi pokazać, jak się to robi, bo inaczej tego po prostu nie ogarnę. I na modlitwie wieczornej wylosowałam cytat "Ale cieszcie się", zaczynający się od takich słów. I to pokazało mi, że może nie potrafię, ale potem jednak mi się jakoś udawało i nie jest idealnie, ale może kiedyś do tego dojdę. Wszystko zawsze jest przed nami. Dobra, no to tak, no to w sumie to na tych rekolekcjach to bardzo nam się podoba. Fajna atmosfera tutaj jest. Fajni ludzie bardzo. Tak, bardzo fajni. No i przeżywamy różne rzeczy. Na przykład ja niedawno, jak była taka modlitwa wstawiennicza, że modliliśmy się z animatorami, to gdy kleryk się ze mną modlił, to poczułem działanie Ducha Świętego. I po prostu jak mówiłem sobie w myślach słowa "Przyjdź Duchu Święty" i patrzyłem na Pana Jezusa w monstrancji, to po prostu czułem, że On we mnie jest i przychodzi do nas wszystkich tutaj, w tym kościółku. Ja poczułam taką dużą obecność Pana Boga, bo mieliśmy na modlitwie wieczornej napisać na karteczkach nasze problemy, nasze lęki, oddać je Panu Bogu i powiedzieć: Jezusu, się tym zajmij. Dwie rzeczy z tej karteczki, którą oddałam Panu Bogu, rozwiązały się po paru dniach. Myślę, że te rekolekcje bardzo pomogły mi się zbliżyć do Pana Boga, a też do drugiego człowieka. Myślę, że pomogły mi się zdecydowanie otworzyć też na różne gry ze wspólnotą. Ja na tych rekolekcjach przeżyłem taką przemianę, metamorfozę. Przyjechałem na te rekolekcje taki zamknięty w sobie, taki aspołeczny trochę. Nie zawierałem żadnych nowych znajomości, nie integrowałem się z ludźmi poprzez różne tutaj punkty na rekolekcjach. Jakieś tańce, zabawy, rozmowy z ludźmi. Poznałem wielu nowych, wspaniałych ludzi. Przeżyłem wiele wspaniałych chwil. Dużo nowych znajomości zawarłem. Nie byłam zbyt chętna jadąc na te rekolekcje i przez pierwsze parę dni myślałam, że nie doświadczam Boga. Nie czułam, że jest On ze mną i że cały czas trwa przy mnie. Tak, kiedy inni okazywali emocje na modlitwach wieczornych, ja trwałam po prostu bez nich. Dopiero po czasie zrozumiałyśmy, że naprawdę Bóg jest w drugim człowieku. Poprzez integrację i wspólne spędzanie czasu. Wiem, że czegoś innego się spodziewałam po tych rekolekcjach, ale to, co one mi dały, było mi na pewno bardziej potrzebne niż od tego, co potrzebowałam, bo oczekiwałam takiego, nie wiem, odmłodzenia mojej wiary, takiego, że wrócę do domu z taką nową energią, z taką samą naiwnością, którą miałam po OMD1, a myślę, że na tych rekolekcjach dojrzałam i zrozumiałam tak naprawdę, że wiara nie polega na emocjach i to, myślę, było takie najważniejsze przeżycie z tych rekolekcji. Thank you.
takich ciekawszych rzeczy, śmieszniejszych, które mogę powiedzieć, to na pewno to, że pomiędzy punktami, na jakichś dłuższych przerwach, bardzo dużo śpiewamy, tańczymy, śmiejemy się razem, co jest cudownym zawiązywaniem wspólnoty, takim samodzielnym, bez jakichś określonych punktów, tylko tym, że my naprawdę chcemy się lepiej poznać i spędzić ze sobą wspólnie czas. Tak, na przykład niedawno na spotkaniach zauważyliśmy, że taki diabol jest za płotem i on po prostu przychodzi i jak mamy spotkania w grupach, to po prostu on nas straszy i po prostu nam przeszkadza. I wynaleźliśmy takie różdżki i tylko jak zamachamy, to on ucieka i... Ja to na nie działa, że to jest same duchowe stazy, tylko było też wiele śmiesznych scen. Na przykład ja kiedy raz wyszedłem w nocy do toalety, zobaczyłem, że koło drzwi stoi jakaś ciemna postać. I kiedy się odwróciłem, się skapnąłem, że ta postać mnie goni. Po czym uciekałem przed nią, schowałem się, to ta postać dobijała się do moich drzwi, po czym wszystko ucichło. Następnego dnia dowiedziałem się, od księdza, kiedy poszedłem do niego, by się spytać, czy nie był jakiś diabeł, coś w tym rodzaju, dowiedziałem się, że to po prostu dziewczyny używają w nocy telefonu, bo mały tym silencjum, wzięły mnie za... i się przestraszyły animatorów i uciekały za mną. Mieliśmy również wycieczkę na pobliską górę. W trakcie tej wycieczki, niestety, posmarowałem się kremem z niskim filtrem i... Wszyscy właściwie mają spalone ręce, schodzi mi skóra, tak jak wszystkich to bolało. Przykładowo tworzenie rapsów o naszym wspaniałym kleryku Piotrze, zakończonym bitwą na spraye toaletowe. Jest też dużo żartów i żarcików naszym oazowym memem. Znaczy mieliśmy dużo oazowych memów na tym wyjeździe, aczkolwiek jednym z nich była na przykład urywająca się cały czas klamka i w pokoju dziewczyn klamki nie było przez kilka dni. Albo na przykład stanie pod łazienką chłopców i słuchanie jak śpiewają szanty albo barkę, albo odliczanie co do sekund, kto ma jak się myć, więc na pewno było bardzo śmiesznie. Powiesz mi jeszcze może, jak wygląda mniej więcej taki plan dnia na tych rekolekcjach, bo różne to mity chodzą o rekolekcjach, że to wiadomo, się na grochu klęczy, się leży krzyżem, że się... A to my nie klęczymy? No właśnie. Zaczynamy jutrznią, mamy około pół godziny czasu między jutrznią a pobudką, później mamy śniadanie, później mamy czas na posługi, są różne posługi, jest sprzątanie, jest... zbywanie po śniadaniu i jeszcze jest na przykład obieranie ziemniaków i ściąganie lodu z marchewek. Po czasu na posługi zazwyczaj jest albo szkoła śpiewu, szkoła liturgii, albo spotkania w grupach. Na spotkaniach w grupach dzielimy się swoimi doświadczeniami z dnia poprzedniego, mówimy co przeżyliśmy. Później zazwyczaj jest Eucharystia. Po Eucharystii jest jeden z tych trzech punktów, które wcześniej wymieniłam. Powiedzmy, że tym razem będzie to szkoła śpiewu. Na szkole śpiewu razem z naszym kochanym Adamem śpiewamy różne piosenki i się śmiejemy, na przykład Kantyk Symeona i Dapacem. Myślę, że to są nasze ulubione oazowe piosenki. Później jest zazwyczaj obiad, który gotuje nam wspaniała pani kucharka, który zazwyczaj jest zupa krem z dnia poprzedniego i to, czego nie zjemy z obiadu, będzie na zapiekance na wieczór. Później jest chwila odpoczynku, chwila dla nas i później jest zazwyczaj coś, co wymyśli animator, żeby na wyprawie otwartych oczu albo na pogodnym popołudniu. Okej, a kończy się to wszystko czym? Kończy się to wszystko modlitwą wieczorną, która jest bardzo emocjonująca, jest wystawienie. Zazwyczaj tą politę prowadzi siostra Martina, która posługuje nam, jest naszą animatorką liturgiczną. Dzięki. Jeszcze tylko zapytam, o co chodzi z tym lodem z tych z marchewek? Lód z marchewek to również jest taki nasz żart oazowy. Po prostu, gdy miałyśmy razem z grupą obieranie ziemniaków, to dostaliśmy marchewki całe pokryte lodem i nie dało się ich obierać i ściągaliśmy po prostu lód z marchewek. Może to były lody marchewkowe po prostu?
polemizowałabym. Cześć, jestem Ola, jestem animatorką grupową na rekolekcjach w Lalikach. Cześć Ola, opowiesz nam może coś o tych rekolekcjach, na czym to polega wszystko, co tu się dzieje? Rekolekcje nie tylko są formą wypoczynku, ale także przybliżają do Boga, tworzą taką relację z Bogiem i z Marią. Na tych rekolekcjach doświadczyłam bliskości nie tylko Pana Boga, ale także drugiego człowieka, widząc w nim działanie właśnie Boga. Oprócz wspólnej Eucharystii i modlitwy mamy też czas dla siebie, właśnie na nawiązanie wspólnoty, takiej relacji. Są tutaj pogodne wieczory, szkoła śpiewu, różne takie wyprawy w góry, które nas właśnie tak umacniają. Okej, dzięki. Powiedz mi, co ty ciekawego przeżyłaś na tych rekolekcjach, tak duchowo? Na rekolekcjach z takich przeżyć duchowych najbardziej doświadczyłam ciszę, w której Pan Bóg do mnie przemawiał. I przez właśnie Jego Słowo bardziej się do Niego zbliżyłam. A działo się tutaj coś poza tymi modłami, tą kontemplacją, tym takim uduchowieniem? Na rekolekcjach nie tylko się modlimy i przeżywamy Eucharystię, ale także wspólnie się bawimy poprzez na przykład pogodne wieczory, szkołę śpiewu, czy różne wspólne rozmowy. Są takie plotki, że rzucaliście się balonami z wodą. Tak, prawda. Podczas Wielkanocy była taka zabawa, i graliśmy właśnie w rzucanie balonami z wodą. Dostrzegam w tej wodzie bardzo głęboką symbolikę Ducha Świętego, ale przejdźmy dalej. Powiedz mi, bo słyszałem coś o tym, że na rekolekcjach, w tym tutaj punkcie, w Lalikach, grasują jeże czekoladojedzące. Tak, to bardzo poważna sprawa, gdyż jeże zjadły podczas właśnie Wielkanocy, podczas szukania zajączka, zjadły czekoladowe jajka schowane pod choinką. I uczestnikom było bardzo przykro z tego powodu, gdyż nie znaleźli swojego zajączka. Oj, biedni, ale tak Wielkanoc w środku lata? Tak, na rekolekcjach prowadzimy taką tematykę właśnie według tajemnic Różańca Świętego. Tajemnice radosne, chwalebne i bolesne. Czekaj, to Boże Narodzenie też? Tak, Boże Narodzenie. A gdzie jest śnieg? Nie musi być śniegu, żeby było Boże Narodzenie. Fajnie, dzięki. Proszę. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zainteresowania się tematem bardziej. Myślę, że niedługo też jakiś podcast z tego, czym jest dla mnie, co zrobił i tak dalej w moim życiu. Ruch Światło Życie też będzie. Pozdrawiam, trzymajcie się, z Bogiem, pa.
poziomki piękne, czerwone, nadjedzone. O, proszę bardzo, proszę spojrzeć na to. Ale proszę nikomu tego nie mówić, to jest tajemnica.